czym my się zajmujemy jeszcze może? Dziękuję. Począwszy od porządku, czystości, zaniedbań w infrastrukturze, uszkodzeń tej infrastruktury, nieprawidłowym wprowadzaniem psów, oklejaniem plakatami miejsc do tego nieprzeznaczonych, spalaniem odpadów, niszczeniem zieleni. Czym jeszcze, Pani Aniu? Proszę mi odpowiadać. Bo jest tych działań dużo. Młodzieżą, która niszczy, dewastuje, pije alkohol w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Tych takich spraw porządkowych typowo to jest nasza działka. Dobrze, ja bym tylko teraz nadmienił, że Straż Miejska włącza się do naszego dyżuru. Mamy dyżur raz w miesiącu, w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 18 tutaj dyżurujemy, więc będziemy teraz zapraszać na każdy nasz dyżur panią dzielnicową ze Straży Miejskiej. Może teraz zapraszam panów do przedstawienia. Aspirant Piętra Krzysztof, od 1 stycznia bieżącego roku jestem tutejszym dzielnicowym, nowym dzielnicowym. Mój numer telefonu komórkowego może Państwu podam. Już. Ale jeszcze proszę powtórzyć nazwisko. Piątka Krzysztof. 695-021-737. Jest to mój telefon służbowy. Jeżeli Państwo macie jakieś problemy, bądź chcecie czegoś się do mnie odwiedzić, proszę dzwonić. Generalnie jestem z komisariatu drugiego, który mieści się przy ulicy Walecznych 1. Co będę ukrywał? Jestem na telefon 22 dni tej dzielnicy. Nie znam specyfiki tej służby, tej dzielnicy. Niemniej jednak nie jestem tutaj całkowicie nowy. 9 lat przepracowałem w tym komisariacie drugim. Wcześniej byłem dzielnicą w rejonie dworców Pertele, w ulicy Wartowskiej. Także w razie problemu albo Walecznik 1, albo numer telefonu, który zaproszę, proszę mnie dzwonić. Ja Państwu jeszcze na koniec spotkania zostawię ulotki z moimi danymi, z moim numerem telefonu. Tym bardziej, że to jest przez Komendę Miejską Policji Głównej promowana akcja Bezpieczny Senior, gdzie rozpuszczam ostrzegam przed pewnymi zachowaniami, gdzie Państwo możecie zostać pod pokrzywdą pokrzywdzonymi. Także ulotki zostawię gdzieś tutaj pomieszczone. I jeżeli Państwo będziecie chcieli, możecie z nich skorzystać. Mam pytanie, czy mógłby Pan dzielnicowy brać udział w naszych spotkaniach, gdy pierwszy wtorek? Nie widzę żadnego problemu, jeżeli zostałem zgodnie ze Strażą Miejską, z Radą Dzielnicy Poniwoda, także ja mogę także brać udział w takich posiedzeniach. Nie ma żadnego problemu. Rozumiem, dobrze. To będziemy mieli na pierwszy wtorek w każdym miesiąca powiększony zespół. Oprócz Rady Dzielnicy będzie Pani Dzielnicowa ze Straży Miejskiej i Pani Dzielnicowy z Policji. Możemy teraz przejść, dziękuję bardzo, możemy teraz przejść do może kolejnych.